Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Czy narcyz zawsze na koniec przegrywa? Co jest powodem, że czujesz się zraniony, zniszczony po tym jak miałeś do czynienia z narcyzem, z osobą zaburzoną i toksyczną? Być może myślisz, że mogłeś zrobić coś inaczej, że mogłeś zrobić coś lepiej. Myślisz, że to z tego powodu, myślisz, że to z powodu, że coś zrobiłeś lub czegoś nie zrobiłeś. Narcys chce, żebyś dokładnie tak myślał. Wtedy on jest poza podejrzeniem, wtedy może się zrelaksować. To, co musisz zrozumieć, że to, co się wydarzyło pomiędzy tobą a narcyzem, nie było przypadkiem, nie było pojedynczym przypadkiem, nie było zdarzeniem incydentalnym. Narcyz miał wiele nieudanych związków przed tobą i będzie miał wiele nieudanych związków po tobie. Nie mogłeś tego wtedy zobaczyć. Nie mogłeś wtedy się tego dowiedzieć, ponieważ narcys nieustannie cię obwiniał, krytykował, mówił, że to ty jesteś problemem. Gdybyś tylko mógł podejrzeć, co się działo u narcyza wcześniej, gdybyś tylko mógł zobaczyć, jakie miał interakcje z innymi osobami w przeszłości, gdybyś tylko usłyszał opowieści innych ludzi, co inni o nim mówią, inni, którzy spędzili z narcyzem najwięcej czasu, poprzedni partnerzy, poprzednie źródła zasilania, w szczególności osoby, które już nie utrzymują z nim kontaktu. Wtedy miałbyś zupełnie inny obraz, zupełnie inną perspektywę, ponieważ, pomimo tego, że się otworzyłeś i powiedziałeś narcyzowi wszystko, co się działo w Twoim życiu, to Narcyz nie powiedział Ci niczego o sobie. Niczego nie wiedziałeś o Narcyzie, ponieważ ma wiele do ukrycia, ma wiele takich rzeczy, o których po prostu nie chce, żebyś się dowiedział, nie chce, żeby ktokolwiek kiedykolwiek się dowiedział. Dlatego Narcyz zawsze chce się skupiać na Tobie, usiłuje obwiniać Cię o wszystko ponieważ w przeciwnym razie puszka Pandory zostałaby otwarta, puszka, którą w sobie skrywa, którą nosi, to przysporzyłoby wiele problemów narcyzowi, to doprowadziłoby do wielu niedogodności, dlatego narcyz musi ukrywać się za maską, tak byś nie widział, byś nie mógł rozpoznać, kim jest naprawdę. To, co Narcys robił Tobie, jest dokładnie tym, co robił wcześniej innym ludziom. Dlatego jest w tym taki dobry. Ma wiele praktyki w wyniszczaniu ludzi z uśmiechem na ustach. Narcys miał mnóstwo czasu, by stać się świetnym manipulatorem. Dlatego będzie się wydawać, że jest mistrzem w swojej sztuce, że jest mistrzem swojego rzemiosła. Narcyz wykorzystywał te techniki, te metody manipulacji na innych ludziach przed tobą, bombardował poprzednie źródła zasilania miłością, dewaluował ich i odrzucał, lecz kiedy to spotkało ciebie, kiedy usiłujesz ruszyć naprzód ze swoim życiem, to nie wiesz, co dzieje się z narcyzem, nie wiesz, co robi, lub nie wiesz, gdzie jest, z kim jest. W szczególności, gdy wykonałeś odpowiednią pracę i już jesteś szczęśliwy. To jeszcze nie koniec. Krótka przerwa. Wesprzyj rozwój kanału i naszą społeczność. Kliknij proszę przycisk Kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Kliknij przycisk Wesprzyj. Wspierając kanał, zyskasz dostęp do wielu dodatkowych treści. Dziękuję. Wtedy narcyz nie chce kontaktu z tobą. Gdyby wtedy zabiegał o taki kontakt, to tylko by go to irytowało. Wtedy byłbyś w lepszej sytuacji od narcyza, a to coś nie do zniesienia dla niego. Dlatego narcyz pozostanie w ukryciu, pozostanie poza zasięgiem twojego wzroku, wtedy będzie unikać wykrycia. Będzie unikać uwagi z Twojej strony, narcys pozostaje w swojej kryjówce, ponieważ musi stanąć na nogi, a raczej wypełznąć ze swojej nory po tym, jak podleczy nieco swoje zranione ego. Narcys musi odbudować swoją siłę po tej porażce, znowu poniósł porażkę, znowu nawalił. Wszystko, z czym ma kontakt, się rozpada, rozsypuje, zawsze na koniec jest to samo, zawsze na koniec dzieje się źle. Narcys jest tego świadomy, jest również zażenowany. Nie chce, żebyś zauważył, w kim jest problem. Narcys chce, żebyś myślał, że z nim jest wszystko w porządku, dlatego może wrzucać różne posty, różne treści, zdjęcia, filmy na media społecznościowe. Możesz zauważyć, że jest szczęśliwy, że się uśmiecha, że jest mu dobrze bez ciebie. To wszystko iluzja. Narcyz chce, żebyś tak myślał. W rzeczywistości to tak nie wygląda. Narcyz utknął w niekończącym się cyklu utknął powtarzając swoje błędne zachowania, swoje schematy. Narcys nie może się zmienić, nie może się odnaleźć w normalnym życiu. Dlatego czas wszystko pokaże, czas wszystko ujawni. Czasami, jak spojrzysz na niego kilka miesięcy później i zobaczysz w jakiej obecnie jest sytuacji, to zobaczysz dokładnie to samo, przez co ty przechodziłeś. Dlatego Narcyz jest w tym taki dobry, tak umiejętnie potrafi manipulować, zwodzić, oszukiwać i wykorzystywać ludzi. Narcyz robił to już wcześniej, robił tak wielokrotnie. Długość związku z Narcyzem zależy od tego, jak wiele jesteś w stanie znieść, jak wiele jesteś w stanie tolerować. Zależy od tego, jakie są Twoje granice. Granice wytrzymałości. Dlatego w końcu Narcys celowo zerwie z Tobą kontakt. Wielu z was będzie się nad tym mocno zastanawiać, dlaczego mnie nie odkurzył? Dlaczego nie mogę się doczekać jego hoveringu? Dlaczego jeszcze się do mnie nie odezwał. Pojawia się również drugie pytanie. Dlaczego na to czekasz? Najczęściej wynika to z chęci potwierdzenia tego, że jest narcyzem, lub chęci powrotu z naszej strony. Jeśli powodzi ci się lepiej, jeśli jesteś szczęśliwy bez narcyza, to ostatnia rzecz, jakiej byś chciał, to powrót narcyza. On nie chce ci dać tej satysfakcji, dlatego się nie odzywa. Narcyz nie chce utracić kontroli. Nie chce oglądać cię w lepszej sytuacji niż on jest. To dla Narcyza wyjątkowo nieprzyjemne i nie chce tego doświadczać, nie chce tego zaakceptować. Dlatego zniknie, dlatego będzie cisza. Nie będzie sprawiać wrażenia silnego emocjonalnie, nie będzie też zwracać na siebie zbyt wiele uwagi. Narcyz wie, że popełnił duży błąd. Wierzę popełnił taki błąd, że nie może cię już odezyskać. Wierzę dopuścił się takich rzeczy, które były dla ciebie czerwoną linią. Przekroczył wszelkie granice. Narcys, wierzę nie może wrócić. Wierzę nie będziesz już na niego patrzeć tak samo. Wierzę nie będziesz go już traktować poważnie po tym wszystkim. Dlatego znika. Nie usłyszysz od Niego ani słowa. Narcyz wie, że ma nikłe szanse, że nie ma szans powrotu, naprawienia sytuacji. Wierze nie może na to liczyć nie po tym, co się stało, nie po tym, jak już wiesz, o co mu chodzi, nie po tym, jak już wiesz, kim jest i w co gra. To nie jest już możliwe, kiedy wiesz, czego się spodziewać. Kiedy wiesz, czego oczekiwać z jego strony, jedynym możliwym wyborem dla Narcyza jest zostawić cię w spokoju. To powinno pomóc ci skupić się na tym, co jest dla ciebie ważne, co jest dla ciebie istotne. Cisza ze strony Narcyza jest o tyle cenna, że daje ci czas niezbędny do tego, by stanąć na nogi, do tego, by poprawić swoje życie. Do tego, by naprawić to, co można, to co należy. Cisza potwierdza to wszystko, co z jego strony przeszedłeś. Wtedy jesteś w stanie dostrzec wyraźnie, czego doświadczyłeś, pozostając w kontakcie z narcyzem nie jest to takie oczywiste, nie jest to możliwe. Narcyz kończy w gorszej sytuacji niż tej, którą miał z tobą. To niemal pewne, że narcyz nie wróci po tym, jak doświadczył upadku, porażki, zranienia. Powrót byłby dla niego ciężki, żenujący, upokarzający. Jego na to nie stać, nie jest taki pewny siebie, gdy już został zdemaskowany. Jest bardzo niepewny. Nie jest tak atrakcyjny, interesujący, wspaniały jak wcześniej. Nie jest już takim, jakim go postrzegałeś. Narcyz jest tego świadomy. Wszystko, co może zrobić, to zaakceptować ten stan, ten nieprzyjemny stan i pozostać poza zasięgiem wzroku. Narcyz może się tylko wtedy ukrywać, ponieważ to wszystko, na co go stać, wiedz, że nie byłeś tylko jednym, jedynym, któremu się to przytrafiło. To nie była pierwsza taka sytuacja w życiu Narcyza, nie byłeś jego jedynym źródłem zasilania. Narcyz postępował tak z innymi ludźmi na długo przed tym, zanim go poznałeś. Narcyz będzie postępować tak samo także później, po tym jak już nie jesteś obecny w jego życiu, po tym jak nie chcesz mieć już z nim nic wspólnego. Nie chcesz mieć z nim już więcej do czynienia. Narcyz doznaje porażki cały czas. Często kończy w gorszej sytuacji po tym, jak już zostawił ciebie. Narcyz stacza się w dół, jest na drodze do autodestrukcji, jest na drodze do samozniszczenia, zachowuje się bezmyślnie, zachowuje się impulsywnie, nie myśli o konsekwencjach własnych działań. Nie myśli o tym, jak wpływają one na innych. Narcyz zawsze zachowuje się w oparciu o swoje niestabilne emocje. Nikt nie może przewidzieć tego, gdzie skończy, z kim skończy następnym razem, lecz będzie to gorsza sytuacja niż ta, którą miał z tobą. Narcyz staje się coraz to gorszy wraz z wiekiem, wraz z upływem czasu. Na końcu narcyz zawsze traci, zawsze przegrywa. To nie jest odosobniony przypadek, to nie spotkało tylko Ciebie, nie był to pojedynczy incydent, to seria zdarzeń, to powtarzający się schemat, to cykl narcystycznej przemocy, to niekończąca się tragiczna opowieść. Gdybyś tylko mógł patrzeć na to z boku. Gdybyś mógł zobaczyć, jaki jest dla innych osób lub jaki był wcześniej, wtedy wszystko byłoby dla ciebie jasne i oczywiste, wtedy miałoby to sens. Mógłbyś wtedy zauważyć, dlaczego narcyz może cię traktować w taki sposób. Dzieje się tak, ponieważ ma lata praktyki, lata doświadczeń w znęcaniu się i manipulowaniu ludźmi. Miał wiele czasu, by doskonalić swoją sztukę, swoje rzemiosło. Narcyz zranił, skrzywdził, wykorzystał wiele osób przed Tobą, niezależnie czy to były źródła zasilania, współpracownicy, rodzina, przyjaciele. Dlatego jeśli obserwujesz Jego sytuację, Jego życie później, wiele miesięcy później, to zobaczysz, zauważysz, że robi dokładnie to samo komuś innemu. Teraz ktoś inny przechodzi przez trudny, najcięższy okres w swoim życiu. Teraz ktoś inny doświadcza straty, zdrady, złamanego serca, bezsennych nocy, zespołu stresu pourazowego i wielu innych niekorzystnych rzeczy związanych z toksycznym narcyzem. Ktoś inny przechodzi dokładnie przez to samo, przez co ty przechodzisz, przez co ty przeszedłeś. To nie byłeś tylko ty. Kiedy zdasz sobie z tego sprawę, będziesz w stanie spojrzeć poza własną perspektywę, będziesz w stanie zobaczyć znacznie więcej. Czasem narcy skończy spożywając nadmierne ilości używek alkoholu. Narkotyków czy też niezdrowego pożywienia, cukrów, fast foodu. Niektórzy wchodzą szybko w związki małżeńskie, posiadają dzieci i to też im nie wychodzi. Źle się dzieje, aż narcyz staje się słaby, znudzony. Nie dostaje już takiego zasilania i wycofuje się, rezygnuje, szybko poddaje się na rzeczach, które powinny być dla niego najważniejsze. Narcyz nie nauczył się w życiu cenić innych. Wszystko wydaje się prędzej czy później rozpadać. Wszystko, co zacznie, kończy tak samo. Narcyz kończy wyniszczając samego siebie. Jeśli nadal jesteś w jego otoczeniu, to zostaniesz w to jakoś wciągnięty. Dlatego powinieneś trzymać się jak najdalej od narcyza. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Zostawiając polubienia i komentarze wysyłasz wiadomość, że to co robią ma sens i jest potrzebne. Przyczyniasz się do rozwoju kanału i wspierasz naszą społeczność. Zachęcam do komentowania. Podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Jeśli nagranie jest dla Ciebie pomocne, a nie masz w zwyczaju komentować, to zostaw proszę emotikona, serce lub coś podobnego. Dziękuję. Kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Jeśli chcesz wesprzeć to co robię, wysyłając darowiznę, skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.